Myślę, że to było na pewno ciężkie spotkanie, bo puszcza dobrze była zorganizowana, dobrze też broniła. Ciężko się gra z takimi drużynami gdzieś, gdzie rzadko kiedy grali w piłkę, tylko gdzieś tam większość sytuacji długa piłka i za nasze plecy obrońców. Dlatego na pewno było to ciężkie spotkanie, dużo walki, dużo w środku pola, gdzieś przebitek, ale na szczęście udało nam się strzelić bramkę na 1-0, udało nam się też zachować czyste konto i wygraliśmy to spotkanie. No mecz na pewno ciężkie warunki, bo wiadomo, że po zimie to boisko nie jest na pewno idealnie przygotowane, ale i tak w miarę to wyglądało. Wiadomo, że tam trochę piachu było, ale pierwsza połowa taka trochę słabo można powiedzieć w naszym wykonaniu. Wiadomo, że gdzieś tam adaptowaliśmy się do tych warunków, ale druga połowa już wyszliśmy, trochę deszcz popadał i te warunki już były trochę lepsze. Przycisnęliśmy rywala i wykorzystaliśmy swoją szansę. Wiedzieliśmy, że w końcu przy takim naszym graniu, przy naszym tym ataku pozycyjnym, w końcu gdzieś tam nadzieją się na nas i cieszymy się bardzo, że zdobyliśmy bramkę, wygrywamy na inaugurację i na pewno daje to nam dużego kopa do dalszej pracy w tej rundzie i do każdego kolejnego meczu.